Grzegorz Kazdepkę, magia w kolorze lila róż. Moje koleżanki lubiły bawić się we wróżki, ale moim zdaniem lepiej wychodziłaby im zabawa w czarownicę. Na przykład taka Agnieszka Gromek. Niby normalna dziewczyna, a przecież wystarczyło, że stanęła tuż obok i człowiek natychmiast zapominał języka w gębie. Człowiek, czyli w tym wypadku ja. Zazwyczaj byłem dość wygadany, jednak widząc Agnieszkę, czułem, że źródełko ze słowami, źródełko, które ku utrapieniu nauczycieli nieprzerwanie sączyło się z moich ust, natychmiast zaczynało wysychać. W której sali mamy lekcję? Spytała mnie kiedyś Agnieszka. Wykrztusiłem się w odpowiedzi. A potem zarumieniłem się przeraźliwie i żeby ukryć zakłopotanie, zacząłem chichotać, co dało jeszcze gorszy efekt, niż gdybym zamienił się w żabę. Moi kumple mieli podobne kłopoty. Jechałem na rowerze, zwierzał się w szatni Krzysiek Olechno i nagle patrzę, Agnieszka. I wiecie, co się stało? Co? Zapytaliśmy chórem, mimo że mniej więcej domyślaliśmy się dalszego ciągu. I natychmiast najechałem na kamień. Kierownica tak się jakoś wykręciła, a ja łup o ziemię. Pokiwaliśmy ponuro głowami. A ja poszedłem do sklepu, odezwał się chwilę później Mariusz Dworakowski. Stanąłem na końcu kolejki i naraz tuż za mną przystanęła Agnieszka. No i ponagliłem, bo Mariusz zmarszczył brwi i poszybował myślami gdzieś w stronę osiedlowego spożywczaka. No i kupiłem ptasie mleczko. Próbowałem współczuć Mariuszowi, ale po sekundzie dałem sobie spokój. Krzysiek Olechno nie czekał nawet sekundy. Co w tym strasznego? Zapytał nie kryjąc osłupienia. To, że mama kazała mi kupić śmietanę, wyjaśnił Mariusz. Nasłuchałem się, jaki to jestem roztrzepany, a na dodatek znowu musiałem gonić do sklepu. Westchnęliśmy ze współczuciem, a potem wspólnie doszliśmy do wniosku, że coś jest nie tak. Że to muszą być jakieś czary, że to na pewno jest jakaś magia. Może powiemy pani wychowawczyni? Krzysiek Olechno zerknął na nas niepewnie. Popukaliśmy się w czoła. Co mamy powiedzieć, że Krzysiek spadł z roweru, a Mariusz kupił ptasie mleczko? Poza tym, pani wychowawczyni to też dziewczyna. Wprawdzie wyrośnięta, ale jednak. Więc nie wiadomo, czy przez babską solidarność nie zatai czarodziejskich sekretów. Lepiej nic jej nie mówić. A może powiem Agnieszce wprost? Zaproponowałem. Coś w stylu, wiemy o czarach, więc lepiej uważaj. Który z nas to ma powiedzieć? Spytał Mariusz. Losujmy. Wypadło na Krzyśka Olechno. Tuż po dzwonku podszedł do Agnieszki ze srogą miną. Po chwili wrócił z jej różowym tornistrem w ręku. Co jest? Wykrztusiłem. Coraz gorzej, odparł przez zaciśnięte gardło. Chciałem powiedzieć to, co ustaliliśmy, ale z moich ust wypłynęło. Pomogę ci ponieść ten ciężki tornister. Spuściliśmy głowy. Nasza przyszłość rysowała się czarno, a wszystko przez te czary w kolorze lila róż. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejną bajkę już za tydzień.